załącznikiem o inwestycjach, bo tam na pewno najbardziej mnie Państwa interesował. Ta uchwała ma na celu tylko i wyłącznie porządkowanie kwestii klasyfikacji budżetowej, bo zadania w budżecie jako nie mieliśmy wpisane. Tylko jest kwestia zmiany klasyfikacji budżetowej, ponieważ mieliśmy niewłaściwym rozdziale. Panie to przepraszam, te uchwały już zostały omówione. A ja nie mam zmiany. To jest zmiana. No to uchwała już było omówione. To nic nie mówić? Dobra. Chodzi o rąk i o rąk. I to jest konsekwencja tego uchwały. Jedna rzecz, bo jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie chodników w mieście i sołectwa gminy Scynia. Mieliśmy, ja teraz Państwu powiem, kiedy jest 154 tysiące. Już Państwu powiem, którą liczbą porządkową. Załącznikiem numer 2, czyli tym dotyczącym inwestycji, pod liczbą porządkową 9, gdzie są właśnie takie przebudowy chodników w mieście i sołectwa gminy Scynia. Mieliśmy w kolumnie środki własne, między innymi wypisane 4 ciągi chodnikowe, to jest ulica Podwórną, Szewską, Zieloną oraz ulicę Kasztanową. Kasztanowa została tutaj wykreślona, ponieważ to zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Chodnik przy Kasztanowej, tak? Także aktualne pozostają te chodniki, które są wymienione przy tych trzech ulicach: Podwórna, Szewska i Zielona. No i w zmianie to jest tylko to, bo musieliśmy rozumieć na okoliczność tych dwóch uchwał dotyczących relacji do województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję. Czy ktoś radnych ma pytanie do Pani Skarbi w związku z zmianami budżetowymi? Chciałem się zapytać, tutaj na przebudowę rondla mieliśmy przed zmianą 225 tysięcy. A teraz mamy w dwóch pozycjach, tak? Tak samo było w poprzednim załączniku. Gdybyście Państwo spojrzeli do budżetu wyjściowego, to rondo też było zapisane w dwóch pozycjach, ponieważ było zapisane oddzielnie jako dotacja, czyli kwota 225 tysięcy, a w pozostałej części te niecałe 25 tysięcy, które macie teraz Państwo w załączniku o inwestycjach pod liczbą porządkową 3, dokładnie 24 999,65 groszy, to jest nasz wkład własny, niezbędny, środki niezbędne na wydatki w tym roku. Chodzi o dokumentację. I tak było. Tak było w tamtym załączniku, tylko tutaj kolejność się teraz zmieniła. Bo ta zmiana klasyfikacji sprawiła, że na pierwszej pozycji, pierwszej i drugiej pojawiły się te inwestycje w postaci dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. Klasyfikacja po prostu jest 613 i to jest automatycznie idzie jako pierwsza pozycja w załączniku. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy Pani Karni i przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały o zmianie 2016 roku. Przepraszam, czy na przyjęcie projektu uchwały? Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa jest za przyjęciem projektu uchwały. Projekt uchwały został przyjęty, jeden głos wstrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zakończenie. Pan burmistrz, proszę. Chciałem się Państwu poinformować odnośnie spraw dotyczących 500+ i raport z dnia wczorajszego, dzisiejszego, 12 jest tak. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy 38 wniosków. W sumie jest 628. Elektronicznie w dniu dzisiejszym jest przyszło 4 i jest w sumie elektronicznych 41. Złożone. Tak, już są złożone. 628. Kiedy pierwsza opłata nastąpi w naszej gminie? Będzie ze spodem, to więcej. W innych miastach już wypłacają. Jeszcze musimy się wydłużyć. Jeszcze trochę. I otrzymaliśmy maila, o którym chcielibyście Państwo wiedzieli. Dość uprzejmie informuję, iż z uwagi na to, że aktualnie nie została jeszcze uruchomiona rezerwa celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotacje na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wypłatę zasiłków stałych w miesiącu kwietniu bieżącego roku,
zostaną przesunięte w ramach budżetu wojewody. Ograniczone środki nie pozwalają na zabezpieczenie zasiłków okresowych i w związku z powyższym na realizację tego zadania będziemy oczekiwać uruchomienia rezerw, które nastąpi w miesiącu kwietniu. Ponadto uprzejmie prosi się o kontynuowanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miesiącu kwietniu. Także tu, jak Państwo widzicie, mamy delikatny zgrzyt. I teraz jeszcze chciałem poinformować Państwa o jedną rzecz. Być może Państwo powiedzicie, że będą się 3 września i proponujemy, żeby to były grupki zadania. Państwo wnosicie rację. Co do miejsca? Jeżeli nie, to w tej chwili już oficjalnie będziemy mówić, że 3 września i górki zagrają. Kontynuując takie te niezwykłe informacje, chciałam powiedzieć, że wysłaliśmy właśnie do wielu mieszkańców upomnienia dotyczące zalewania z opłatą śmieciową, także możecie Państwo być informowani przez mieszkańców, że urząd takie pisma skierował. To są pisma związane z tym, że po prostu nieterminowo wpływają płaty. I tak samo tutaj odnośnie tego pisma z Urzędu Wojewódzkiego możecie Państwo otrzymywać informacje od mieszkańców, od tych, którzy nie mają pieniędzy, powiedzmy. Którzy oczekują. Od tych, którzy otrzymują pomoc z MOPS-u, że nie dostają zasiłków celowych. I tutaj też właśnie w tym celu te informacje przekazywaliśmy. Proszę Państwa, jeszcze w sprawie dróg mamy 3 krótkie informacje. Przetarg na zakup kamienia został już rozstrzygnięty, kamień podzielony i tak jak podobnie w ubiegłym roku, te sołectwa, które ze swoich środków wyłożyły pieniądze na kamień otrzymały od 20% nawet do 50% więcej, no bo nie dzieliliśmy łódek, tak? Czyli tak już, żeby tymi łódkami podzielić. Ile za tonę? 25 ton, 1500 złotych, to tam trzeba przeliczyć. Łódka. Za papierny. 60 parę złotych to za 80. Granitowy 88 zł za tonę. Na pewno 63. Na pewno 50, już było 55 koło 55. Granitowy 88. Poza tym dzisiaj rozstrzygnęliśmy przetarg na kruszenie kamienia. Chcemy skruszyć, mamy tutaj zebrane około 500 ton, także będzie też taki kamień dostępny, znaczy takie kruszywo dostępne. Zgodnie z naszą Państwu obietnicą przygotowaliśmy wykaz dróg, które są w pierwszej kolejności do remontu. Przygotowaliśmy to również pod kątem jak gdyby efektywności, czyli tutaj to, o czym mówiła właśnie dzisiaj pani Urka. Policzyliśmy sobie koszt tych inwestycji przyszłych w przeliczeniu na mieszkańca, na osoby, które mieszkają przy drogach. Ten wykaz, który mamy tych najbardziej potrzebnych dróg, zawiera 18 dróg gminnych i ulic. I są to droga w Mieczkowie. To jest ta droga, o której rozmawialiśmy na przedostatniej sesji. I o tę drogę będziemy ubiegać się o dofinansowanie na schetynówkę. Tutaj liczba zamieszkałych osób przy drodze to są 183 osoby i szacunkowy koszt na mieszkańca to będzie około 5,5 tysiąca złotych. Ulica Krzywa 300 metrów, najstarsza ulica w gminie. Tutaj jest 110 osób, koszt około 200 tysięcy, ale będziemy czekali za wybudowanie kanalizacji, bo tam jeszcze nie ma kanalizacji. Droga w Kaliszewie to jest taka droga pod górkę do tych bloków. Tam nie ma, tam jest częściowo jest tylko. Tak, tam brakuje 250 metrów, 50 mieszkańców, koszt byłby 2800. Na mieszkańca.
na mieszkańca. Droga w Kazimierzewie, prawie 2 km, 55 osób, koszt już 13 tysięcy na mieszkańca. Droga Sikiory, Wisławica, Jeziornica. To jest droga o wartości przynajmniej 2 milionów i wartość na mieszkańca inwestycji byłaby prawie 14 tysięcy złotych. Droga w Palmierowie, 2 km 200 milionów, 100 mieszkańców, wartość, koszt inwestycji przeliczenia mieszkańca to około 11 tysięcy. Ulica Szymborskiej, 35 mieszkańców, koszt około 0,5 miliona złotych, 280 metrów, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca 14 300 złotych. Droga w Miastownica w Przysadzie, 47 mieszkańców, to jest 2,5 km, 23 tysiące. To zestawienie dam pani Gabrysi do protokołu. Będzie oczywiście do oglądu, jak ktoś będzie chciał, to mogę podziękować. Droga w Turzynie, 1 km 400 metrów. Tu mamy do uaktualnienia kosztorys. W tej chwili wychodzi nam na 31 mieszkańców, że to jest prawie 21 tysięcy na mieszkańca koszt tej drogi. Droga w Ośmierzewo, więc tego nie mamy wyliczone. Droga Rzemienibice, 1 300 km, 30 mieszkańców. Koszt inwestycji przeliczeni na mieszkańca to jest ponad 18 tysięcy. Droga Dębogórzyn Rozstrzębowo, 2 400 km, to jest około 600 do 800 tysięcy, w zależności od tego, jaka byłaby technologia. Tutaj chcemy ubiegać się o współfinansowanie z Lasami Państwowymi. Pierwsze rozmowy pan burmistrz już prowadził. Nie będzie to oczywiście możliwe w przyszłym roku, bo na przyszły rok oni już mają plany, ale wniosek złożyliśmy i będziemy rozmawiać, bo to też zależy od tego, jakie ewentualnie w 2017 albo 2018 roku, w zależności od tego, czy my będziemy w stanie finansowo podołać i jaki byłby poziom dofinansowania przez Funduszu Leśnego. Droga kolejna taka bardzo, o której się dużo mówi, ulica Leśna w Dziewierzewie, 2,9 km, 25 mieszkańców, szacunkowy koszt na mieszkańca 52 tysiące. Ile muszą być mieszkańców? Ile trzeba dorobić? No trzeba dorobić jeszcze ze 200. Jeszcze z 200. Także 52 tysiące na mieszkańca. Do 25 mieszkańców, także tutaj kwestia zasadności jest chyba jasna. I dwie ulice, w Cyli ulica Łąkowa 400 metrów. Tam jest 16 mieszkańców, ale koszt byłby 8 tysięcy na mieszkańca. I ulica Cmentarna, dokończenie 180 metrów. To byłby koszt jakiś około 2,5 do 3 tysiąca na mieszkańca. No bo to są ulice, które są utwardzone tylko do dokończenia. Także to zestawienie będzie u pani Gabrysi, jakby ktoś chciał wersji elektronicznej. Tak, jak ktoś będzie chciał, ja bym to mówię. Ja sobie nie zamknę materii, bo to się ma tam pod las. Proszę? No to właśnie ta droga, to tam... Ja dziękuję bardzo. Jeżeli państwo będziecie mieli pytania, to w takim razie po sesji. Odnośnie wyrównania składek za śmieci, czy też są odsetki naliczone i w jakiej wysokości? Odsetki to będą ustalone. To by było. Z tego czasu to była nieduża wyrównania. Są ustawowe, więc to jest nie jakaś dowolne, że pani skarga nie sobie przypomnienia nie ma. Przy drugim już jest opłata, bo kiedyś tam się dowiadywałam. Przy drugim upomnieniu jest dosyć wysoka. To znaczy, było więcej niż opłata za śmieci. Ale to musiało być któreś upomnienie. Bo przy pierwszym to są bardzo malutkie koszty. Koszty upomnienia też kosztują. A przy drugim i kolejnym to upłata, bo upomina i musi chodzić. Jeszcze pytania związane z projektem uchwały? Nie, już one wnioski.
kończymy.